Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Powracamy do tematu grobów dzieci i wnuków znanych polskich gwiazd. Wybierzemy się m.in. na cmentarz w Pyrach na obrzeżach Warszawy, gdzie pochowany jest m.in. wnuk Daniela Olbryskiego. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Odcinek o dzieciach znanych polskich gwiazd rozpocznę od Maksymiliana Heizera, czyli syna Filipa Heizera i wnuka Zygmunta Heizera. Chłopiec miał niespełna 10 lat, zginął w wypadku samochodowym. Do tragedii doszło 16 lipca 2015 roku na drodze w miejscowości Szczytniki koło Płońska. Max jechał Skodą ze swoim drugim dziadkiem, Romanem M. Nagle samochód zjechał z pasa ruchu i uderzył w tył stojącej na poboczu naczepy ciężarówki. Syn Filipa Heizera siedział na fotelu pasażera i zginął na miejscu. Jego dziadek trafił do szpitala. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą, gdyż nie było widać śladów hamowania. Maksymilian Heizer został pochowany na cmentarzu w warszawskim Powsinie. Teraz przenieśmy się na cmentarz w Pyrach na obrzeżach Warszawy. Tam pochowane są dzieci innych znanych polskich gwiazd. Spoczywa tu m.in. Antoni Pospieszalski, synek znanego dziennikarza i muzyka Jana Pospieszalskiego. Na jego grobie widać imię napisane ręką dziecka. Najprawdopodobniej jest to przeniesiony na płytę jego własny podpis. Czterolatek zginął tragicznie na jeziorze Dadaj pod Biskupcem na Mazurach. Było to 7 sierpnia 1999 roku. Doszło wówczas do eksplozji motorówki, na której znajdowała się rodzina Pospieszalskich. Przyczyną wybuchu były rozgrzane upałem opary benzyny. Jan Pospieszalski w wielu wywiadach podkreślał, że ten wypadek stał się początkiem wielkiej jego przemiany duchowej, która tylko wzmocniła jego wiarę. W doświadczeniu gigantycznego bólu doznałem jednocześnie jakiejś wielkiej mocy. Po wypadku moja wiara jest żarliwsza, żywsza, uświęcona przez krzyż i cierpienie, które niosę, mówił dziennikarz wywodzący się ze słynnego muzycznego klanu. Mało kto wie, że na motorówce zginęła także 5-letnia dziewczynka, córka przyjaciela Jana Pospieszalskiego. Motorówkę prowadził wówczas jej ojciec, który doprowadził do nieumyślnej tragedii. Nie przewentylowałem silnika. Jak przyspieszę, sam się przewentyluję, miał mówić wówczas mężczyzna. Gdy dodał gazu, doszło do wybuchu. Policja ustaliła, że to właśnie on jest winny tragedii. Powinien bowiem włączyć specjalny wentylator i poczekać, aż ten wyciągnie opary paliwa. Jan Pospieszalski z żoną Marią ma jeszcze dwoje innych dzieci. Syna Franciszka oraz córkę Barbarę. Na cmentarzu w Pyrach, który powstał w 1946 roku i ma 8 hektarów, pochowany jest także Jakub Olbryski, czyli wnuk słynnego naszego aktora Daniela Olbryskiego oraz syn aktora Rafała Olbryskiego. Jego mamą jest Agnieszka Skrzypek, była żona Rafała Olbryskiego, a babcią z kolei była aktorka Monika Dzieniszewicz-Olbryska, która zmarła w 2016 roku i pochowana jest na starym cmentarzu w Łodzi. Po Danielu Olbryskim była ona żoną słynnego aktora Andrzeja Kopiczyńskiego. Jakub Olbryski miał brata Antoniego, pasjonata walki mieczami, który wystąpił w słynnym talent show Mam Talent. Kuba zmarł tragicznie. Jego ciało zostało odnalezione w lesie w powiecie otwockim. Śledztwo nie wykazało udziału osób trzecich. Na grobie wnuka Olbryskiego widnieje fragment jednego z jego wierszy. Wiadomo, że Kuba od dłuższego czasu zmagał się ze schizofrenią.
Na tą samą chorobę cierpiał także brat Daniela Olbryskiego, genialny fizyk jądrowy Krzysztof Olbryski, który przebywał w domu rencisty Polskiej Akademii Nauk. Został pochowany na powązkach wojskowych, gdzie spoczywa także ciotka aktora Daniela Olbryskiego, Irena Śmiałowska, która miała aż 111 lat i jest najstarszą osobą pochowaną na powązkach wojskowych. Na cmentarzu w Pyrach pochowana jest także Pamela Bem-Niedziałek. Była ona znaną dziennikarką stacji TVN24. Jej mąż Jan Niedziałek pracuje do tej pory w tej telewizji. Pamela była córką słynnej polskiej piosenkarki Ewy Bem. Niestety zmagała się z chorobą nowotworową, miała glejaka mózgu. Zmarła w wieku zaledwie 38 lat. Pozostawiła po sobie dwoje dzieci. W jeszcze młodszym wieku, zaledwie 20 lat, zmarła Barbara Kosmal. Była ona córką słynnej polskiej aktorki Barbary Brylskiej. Zginęła w wypadku samochodowym w 1993 roku. Samochodem, a dokładnie Fiatem 126P, kierował wówczas Ksawery Żuławski, obecnie słynny reżyser filmowy, syn Małgorzaty Braunek i Andrzeja Żuławskiego. Barbara Kosmal była początkującą aktorką oraz modelką. Na cmentarzu w Marysinie Wawerskim pochowana jest Natalia Szczęsna. Była ona córką polskiego bramkarza i reprezentanta Polski Macieja Szczęsnego oraz siostrą Wojciecha Szczęsnego, również bramkarza reprezentacji Polski, obecnie golkipera Juventusu Turyn. Natalka miała tylko 1,5 roku. Zmarła tragicznie. Została przygnieciona trzepakiem na placu zabaw przy ulicy Bursztynowej 2 w Międzylesiu. Świadkiem wypadku była wówczas jej mama Alicja, która była w zaawansowanej ciąży z Janem, starszym bratem Wojtka. Kiedy się odwróciłam, z przerażeniem zauważyłam, że pod trzepakiem leży moje dziecko całe we krwi. Wyglądało jak martwe, nie dawało oznak życia, mówiła pani Alicja w magazynie Rewia. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia małej Natalii. Dziewczynka miała uszkodzony mózg i rozbite kości podstawy czaszki. Jeśli chodzi o tragedie rodzinne znanych Polaków, to niedawno zmarła Helenka Karolak, bratanica aktora Tomasza Karolaka, córka Piotra Karolaka, producenta filmowego, czyli brata Tomasza Karolaka, zmarła w wyniku pęknięcia tętniaka w głowie. Do tragedii doszło tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2023 roku. Mała Helenka została pochowana w kolumbarium na powązkach wojskowych w Warszawie. Wróćmy jeszcze na chwilę na cmentarz w Pyrach. Ulokowany jest on nieopodal lotniska Okęcie i często przelatują nad nim samoloty. Jest wtedy bardzo głośno. Na tym cmentarzu, który znajduje się nieopodal ruiny słynnej restauracji Baszta, pochowanych jest wielu znanych polskich aktorów, m.in. Marek Walczewski czy aktor Tomasz Zaliski, który był mężem Teresy Lipowskiej. Pochowani są tu także Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński, czyli znani dziennikarze, autorzy słynnej sondy w TVP. Zginęli oni tragicznie w wypadku samochodowym. Od niedawna pochowany jest tu także Józef Fajkowski, polski pedagog, historyk, publicysta i działacz ruchu ludowego. Był on ambasadorem PRL Finlandii oraz posłem na Sejm PRL szóstej kadencji. Józef Fajkowski był także dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, a prywatnie ojcem znanej dziennikarki Jolanty Fajkowskiej i dziadkiem aktorki Marii Niklińskiej. Na cmentarzu w Pyrach pochowana jest także Magdalena
Prokopowicz, żona operatora filmowego Bartosza Prokopowicza. Przez wiele lat zmagała się ona z nowotworem piersi. Była założycielką słynnej fundacji Rock'n'Roll, która pomagała osobom chorym na raka. To właśnie na kanwie jej historii powstał film Chemia, który wyreżyserował Bartosz Prokopowicz. Operator po śmierci żony spotykał się m.in. z Haliną Młynkową. W 2020 roku filmowiec wziął ślub z Anną Polką. Na cmentarzu w Pyrach pochowana jest także Hanna Szymanderska, która zginęła w wypadku samochodowym w Skarżysku Kamiennej. Była znaną publicystką i autorką książek kulinarnych. W wypadku samochodowym, w którym poniosła śmierć, zginął także Grzegorz Komendarek, który był kucharzem oraz aktorem niezawodowym znanym ze Złotopolskich. Pochowana jest tu także aktorka filmowa i teatralna Joanna Ładyńska-Wysota, której mężem jest znany aktor Kazimierz Wysota, który występował w serialu Barwy Szczęścia. Wróćmy teraz do głównego tematu odcinka. Opowiem wam o kolejnych tragicznie zmarłych wnukach polskich gwiazd. Na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie możemy natrafić na grób znanego aktora Janusza Bukowskiego oraz jego żony Ewy Wawrzoń, która także była aktorką. Już po śmierci aktora znanego m.in. z Pogranicza w ogniu i w Labiryncie, który zmarł w trakcie wizyty w czeskiej Pradze, doszło do tragedii rodzinnej. Zmarł jego wnuk. Nastoletni chłopak wpadł pod nadjeżdżający pociąg, przechodząc przez tory kolejki. Był synem Michała Bukowskiego, który także, jak jego rodzice, został aktorem. W tragicznych okolicznościach zmarł także Tomek Grodecki, który miał tylko 20 lat. Był wnukiem słynnego polskiego aktora Adolfa Dymszy. Tomek zmarł w 1978 roku. Był synem Jadwigi Wiesławy Grodeckiej z domu Bagińskiej, która była córką Adolfa Dymszy. W jego grobie od niedawna pochowana jest także jego matka oraz ciotka, znana aktorka Anita Dymszówna. Na stronach cmentarza Brudnowskiego na serwisie Grobonet można także przeczytać, że pochowani są tu także Adolf Maria i Małgorzata Bagińscy, prawdopodobnie dzieci aktora, które zmarły w 1930 roku. Adolf Dymsza, który tak naprawdę miał na nazwisko Bagiński, z żoną Zofią pochowani są z kolei na powązkach wojskowych w Warszawie. Para miała jeszcze dwie inne córki, Janinę Kosicką i Zofię Korzeniowską. One także spoczywają na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Z kolei rodzice Adolfa Dymszy, Adolf i Matylda Bagińscy, pochowani są na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Śmierć swojego wnuka opłakiwała także aktorka Grażyna Staniszewska-Noszczyk, czyli słynna Danuśka z Krzyżaków. W 2009 roku zmarł jej zaledwie 15-letni wnuk Szymon Franciszek Noszczyk. Nastolatek został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Jego grób zdobi przepiękna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Z kolei jego dziadkiem jest Wojciech Noszczyk, znany chirurg, profesor medycyny, honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Razem z żoną Grażyną Staniszewską miał dwoje dzieci, syna Bartłomieja, który ożenił się z Beatą, radczynią prawną, oraz córkę Marię. Syn Gwiazdy Krzyżaków poszedł w ślady ojca i został lekarzem, profesorem nauk medycznych. Specjalizuje się w chirurgii plastycznej, jest także nauczycielem akademickim oraz kierownikiem Kliniki Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Swoje drugie imię Henryk odziedziczył po dziadku poruczniku doktorze Henryku Noszczyku,
który zginął w Katyniu. Z kolei jego siostra Maria Noszczyk jest lekarzem, dermatologiem, doktorem nauk medycznych. Grażyna Staniszewska, która znana jest także z takich filmów jak Krzyż Walecznych czy Zamach, w latach 90. przeszła na emeryturę i zajęła się rodziną. Zmarła w 2018 roku i została pochowana w grobie swojego wnuka. Nie żyje już także wnuk Andrzeja Rybińskiego, Kubuś, który miał zaledwie 4 miesiące. Zmarł w 2014 roku na tak zwaną śmierć łóżeczkową. Był podtrzymywany przy życiu za pomocą aparatury. Jego organy posłużyły do przeszczepów. W sumie uratowały trójkę dzieci. Kubuś był synem Kacpra Rybińskiego, który podobnie jak ojciec także jest muzykiem. Nie żyje już także niespełna 14-letni Kuba Czachor, który był synem słynnego polskiego motocyklisty, gwiazdy rajdu Dakar, Jacka Czachora. Kuba cierpiał od urodzenia na zwężenie zastawki aortalnej. Po jego śmierci Jacek Czachor wycofał się z rajdu Dakar. A teraz opowiem wam o śmierci dwójki dzieci europejskich gwiazd. Nie żyje m.in. syn Romy Schneider, austriackiej aktorki robiącej karierę w Niemczech, Francji oraz Hollywood. Była ona znana z roli Elżbiety Bawarskiej w filmie Sissi oraz filmów Kardynał Basen i Okruchy Życia. Była związana z aktorem Alanem Delonem, niemieckim reżyserem i aktorem Harrym Meyenem, z którym miała syna Davida. Potem związała się z Danielem Blasinim, z którym miała córkę Sarę Magdalenę. W 1979 roku dowiedziała się, że ma nowotwór nerki. Była wówczas w separacji z Blasinim. Potem związała się z Laurentem Petinem. 5 lipca 1981 roku jej syn David, przechodząc przez ogrodzenie, uszkodził sobie tętnicę udową i zmarł w wyniku wykrwawienia. Niespełna rok później, 29 maja 1982 roku, Romy Schneider została znaleziona martwa w swoim pokoju. Prawdopodobnie popełniła samobójstwo, przedawkowując środki nasenne zmieszane z alkoholem. Inne źródła podają jako przyczynę śmierci zawał serca. Słynna aktorka została pochowana na cmentarzu w Bossy-Saint-Avaux w grobie swojego syna. Co ciekawe, jej rodzice Wolf Albach Retty, który pochowany jest na cmentarzu w Wiedniu, oraz matka Magda Schneider, która pochowana jest z kolei na cmentarzu Bergfriedhof w Bawarii, także byli aktorami. Z kolei mąż Harry Meyen pochowany jest na cmentarzu Ohlsdorf Friedhof w Hamburgu. Tragicznie zginęła także córka słynnych piosenkarzy Albano i Rominy Power, Jelena Maria Sole Carisi. Miała 24 lata. Zginęła ona w 1994 roku w Nowym Orleanie. Podejrzewa się, że pod wpływem narkotyków wskoczyła ona do rzeki Mississippi i utonęła. Niestety jej ciała nigdy nie odnaleziono. Albano i Romina Power na wieść o tragedii porzuciła wszystkie swoje prace muzyczne i wyruszyła w poszukiwaniach do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś stara się odnaleźć swoją zaginioną córkę. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku wybierzemy się na jubileuszową galę z okazji 50-lecia powstania Komitetu Powązkowskiego. Do zobaczenia!